Cześć Złoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Prezesa. Tak jest, jest Football Manager 22, więc zaczynamy z karierą prezesa. I na początek pod nasze stery idzie Napoli. Na początek kupujemy dwóch młodych, perspektywicznych zawodników. Raspadori oraz bardzo młody, utalentowany zawodnik z Włoch. Dokładnie z Romy, lewy obrońca, który naprawdę może być mega kozakiem. Nie zmieniliśmy trenera na pierwszy sezon, stwierdziłem, że Spalletti zostanie. Zobaczymy, jak będzie grała moja drużyna pod jego wodzą. Oczywiście czwarte miejsce, czy jest ok? Tak jak przypuszczałem, że powinniśmy awansować do Ligi Europy, a przede wszystkim walczyć o Ligę Europy, bo tam trzeba pokazać się światu. Roberto Gagliardini do nas przychodzi, to jest dosyć nieoczywisty transfer, ale był na rynku transferowym, był przyzwoicie młodym jeszcze zawodnikiem do tego, żeby gdzieś tam go zakupić, ale także był zawodnikiem, który miał dosyć fajne statystyki, a jednak gdzieś w Interze się nie odnajdywał. Dotarliśmy do finału Ligi Europy, gdzie zagraliśmy z Interem i właśnie ten Inter nas pokonał 3-1. Zaczęliśmy doskonale, już w 8 minucie prowadziliśmy 1-0, ale później to Inter zaczął dominować, to Inter zaczął po prostu strzelać poszczególne bramki, to Inter zaczął być drużyną, która niestety nie była do pokonania w tym dniu. Patrząc na to, że dopiero po dogrywce wygrali i to przede wszystkim po rzutach grożnych i po głupim błędzie mojego środkowego obrońcy, sprawiło, że niestety, ale przypuszczam, że dojdzie do lekkiej rewolucji. Przede wszystkim chciałbym mieć swojego trenera. Co znaczy swojego? Swojego, którego wybiorę. Swojego, któremu zaufam i także będzie grał pod moją filozofią gry. Chciałbym grać 4-4-2, więc przypuszczam, że możecie gdzieś tam się domyślić, jakiego trenera chciałbym wziąć do drużyny. Zobaczcie, że Osimhen miał naprawdę świetny sezon, 24 bramki, to jest naprawdę dużo, jak na tak zwanika. Insigne oczywiście 12 bramek, 15 asyst, klasa sama w sobie, ale Matteo Politano naprawdę także spoko zagrał, całkiem sympatyczny sezon, jak na tego zawodnika. No i zobaczmy podsumowanie sezonu 2021-2022. Matteo Politano został naszym najlepszym transferem, 11 bramek, 11 asyst, 7-12 ocena, całkiem przyzwoita. Gerdini też bardzo dobrze się spisał, bardzo wysoka ocena i tak jak mówiłem, to był zawodnik nieoczywisty, zawodnik być może nie do pierwszego składu, ale okazało się naprawdę, że te statystyki, które posiada w grze oraz odpowiednia mentalność tej drużyny sprawiła, że to on wskoczył na właśnie pierwsze miejsce. W środku pola obok Zielińskiego można powiedzieć, bo potrzebowaliśmy tego bardziej defensywnego pomocnika. No i niestety w Lidze Europy było blisko, ale niestety nie wygraliśmy. Tutaj odpadliśmy z Lazio w Pucharze Włoch. Król strzelców Piotr Zieliński, naprawdę świetny sezon Piotra Zielińskiego. Największe zwycięstwo było przeciwko Specji. Najbardziej zapamiętany mecz to było z Napoli, gdzie Raspadori strzelił 3 bramki. To mnie właśnie zdziwiło, że Raspadori bardzo dużo strzelał w poszczególnych spotkaniach, ale to Osimhen był tym głównym moim wyjściowym napastnikiem, dlatego gdzieś chciałbym poszukać na tych dwóch napastników trenera, Osimhen i Raspadori. To może naprawdę wyglądać świetnie, zwłaszcza, że tego na ofensywny pomocnik gra tak średnio. No i moim wymarzonym trenerem aktualnie do Napoli jest Niko Kovač. Trener, który gra 4-4-2 oraz 4-2-3-1, więc idealnie będzie pasował do właśnie mojego stylu gry. David De Gea do nas przychodzi, transfer także nieoczywisty, transfer za 27 milionów, ale przede wszystkim był na liście transferowej zawodnik, którego naprawdę bardzo chciałem, patrząc na to, że szukałem bramkarza, to naprawdę genialny ruch według mnie. Lovato do nas przychodzi, też młody, perspektywiczny środkowy obrońca. El Shaarawy do nas przychodzi za 4 miliony, bardzo mała kwota za zawodnika Romy 30-letniego. Zawodnik, który naprawdę będzie super uzupełnieniem. Jak możecie zauważyć, całkiem sympatyczne wyniki. Z Interem niestety przegrana 2-1, ale wyszliśmy z grupy na spokojnie. Zagramy tam ze Spal, więc całkiem ciekawie. I też zauważcie, że znowu jesteśmy na czwartym miejscu, 27 punktów, a dopiero trener jednak się rozgrzewa. Cały czas to będzie maszyna, która będzie szła do przodu i miejmy taką nadzieję. Oczywiście druga część sezonu, przegrane z Juventusem 5-2, naprawdę będzie to boleć. No i zobaczcie, że ten kwiecień niestety bardzo nieudany, aż raz, dwa, trzy, cztery porażki i dwa remisy, to naprawdę zabolało i niestety spadliśmy na piąte miejsce. Co pokazuje, że niestety, ale Juventus nas prześcignął w drugiej części sezonu
I to troszkę mnie zabolało, bo znowu był taki moment, że powinniśmy grać w Lidze Mistrzów, a niestety do tego nie doszło. Osimhen 32 bramki w 50 występach, to jest genialny zawodnik. Politano też bardzo dobrze zagrał, 14 asyst, 9 bramek. Fabian też całkiem spoko, 2 bramki, 8 asyst. Zieliński na swoim optymalnym poziomie. No i oczywiście zobaczmy jeszcze podsumowanie tego sezonu. David De Gea za 25 milionów sprowadzony, za 3-6 można powiedzieć El Shaarawy oczywiście, a tutaj wszyscy zawodnicy, którzy odeszli, odszedł Lorenzo Insigne z tego powodu, że nie chciał przedłużyć kontraktu, odszedł do PSG, no oczywiście nie mogliśmy dać odpowiednich pieniędzy temu zawodnikowi, więc pozwoliłem mu odejść, patrząc na to, że jest legendą Napoli, no to nie będę mu robił problemów, jak chciał gdzieś pograć na wyższym poziomie, być może, ale także chciał zagrać w Lidze Mistrzów. Największe zwycięstwo z Wenecją tym razem, z Lazio, pamiętny mecz, gdzie wygraliśmy 2-0, no i Zieliński strzelił bramkę tego sezonu dla nas oczywiście. Umowa sponsorska, 28 milionów, dosyć duże straty, ale jednak patrząc na transmisję i tak dalej, wyszliśmy na plus 4-4-2, więc tak jak chcieliśmy i Raspadori z Osimhenem, kolejny sezon powinien być jeszcze bardziej ciekawszy. No i zaczynamy sezon trzeci, ostatni w tym odcinku, ale spokojnie, już za tydzień pojawi się druga część właśnie kariery prezesa Napoli, ostateczna, zobaczymy jak tam wyjdzie to wszystko. Belotti do nas przychodzi, bardzo dobry transfer, zawodnika, który naprawdę dobrze grał we Włoszech, niestety w lidze angielskiej nie do końca mu poszło. Romagnoli do nas przychodzi za 32 miliony, to jest naprawdę dużo. No i możecie zauważyć, że Liverpool kupił Osimhena za 100 milionów, proszę Państwa, czyli uruchomił klauzulę odstępu i nie mieliśmy, szczerze mówiąc, nic do gadania, zwłaszcza że on też chciał odejść. Berardi do nas przychodzi, to jest kolejny świetny zawodnik, i Lorenzo Luca, to jest zawodnik, którego bardzo chciałem i za chwilę zobaczycie dlaczego, a przynajmniej w kolejnych sezonach. To jest młody, bardzo perspektywiczny zawodnik, dwumetrowy, więc wydaje mi się, że granie na główki, czy nawet na grę kombinacyjną, bo technikę też ma bardzo dobrą, na pewno się przyda, a na pewno będzie jakimś rozmaiceniem w ataku. No i zauważyłem, że w okienku zimowym możemy kupić Diogo Jotę za 55 milionów, naprawdę dużo, ale jednak wystarczyło po właśnie transferze Osimhena i jeszcze Sebastian Szymański, żeby był polski akcent, zwłaszcza że Piotr Zieliński chciał jakiegoś Polaka w tym składzie. Szymański naprawdę się świetnie prezentował tam w Rosji i stwierdziłem, że zaufam temu właśnie piłkarzowi. Niestety, David De Gea, Piotr Zieliński oraz Stanisław Lobotko odchodzą od nas z tego powodu, że nie daliśmy rady przedłużyć z nimi kontraktu. Mamy ograniczony budżet płacowy, no i niestety oni chcieli zarabiać zdecydowanie więcej niż mogłem mu im zaoferować. I zauważcie, że wreszcie zagramy w Lidze Mistrzów. Zajęliśmy 4. miejsce, 80 punktów. Znowu mogliśmy powalczyć o coś więcej, mogliśmy powalczyć o top 3, niestety tak się nie wydarzyło, ale rewelacyjna końcówka sezonu sprawiła, że osiągnęliśmy tak wysokie miejsce. W tym sezonie mieliśmy wielu bohaterów, byliśmy prawdziwą drużyną. Belotti tylko 13 bramek, ale tak jak powiedziałem, wielu zawodników po prostu strzelało bramki w tym sezonie. Matteo Politano 10 asyst, 9 bramek, kapitalny sezon. No i oczywiście podsumowanie sezonu 23-24, ja się oczywiście już z wami powoli będę się żegnał. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę. A tutaj jeszcze zauważcie, jakich zawodników, jacy zawodnicy odeszli. Meret niestety odszedł, także za darmo, też mnie to zabolało, że ci zawodnicy po prostu za dużo wymagali ode mnie płacowo i przez to niestety nie wyrabiałem się z tym budżetem, zwłaszcza że chciałem rozwijać ten zespół na młodych zawodnikach. Jak pewnie zauważyliście, że naprawdę dużo tych młodych zawodników próbowałem zakupić gdzieś w poszczególnych okienkach. Najwyższe zwycięstwo z Crotone 4-0, niezapomniany mecz z Juventusem 3-2. No i zobaczcie, że to jest pierwszy sezon, gdzie wyszliśmy niestety na minus, patrząc na poprzedni, co mnie troszkę zdziwiło. Ale tu jest oczywiście nasza najlepsza jedenastka tego sezonu. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Cześć!